Chciałbym wam bardzo podziękować za cały ten wysiłek w ostatnich dwóch miesiącach i nawet niektórzy wcześniej, że nas wspierali, czasami chociażby tym, że po prostu byli i słuchali naszych żali. Znaczy naszych żali, czyli Wojtka i żalki, tak? Przede wszystkim, że byliście zawsze, kiedy was potrzebowaliśmy tutaj przy ciężkich pracach, nie zawsze czystych. Że Iza, Szymon przyjeżdżali na każde wezwanie, kiedy trzeba było myć, sprzątać, łupać podłogę. Tomek, że dziarsko łupał młotem. Że nam pomagałaś w drukowaniu koszulek i wspierałaś nas przy imprezie w Kryspinowie, że Kasia po godzinach rzucała swoją robotę i przychodziła tutaj sprzątać, malować i tak dalej. Kamil chociaż dołączył do nas troszkę późno, szybko wziął się do roboty i nadrabiał. Marek, który był w stanie wytrzasnąć każde narzędzie na zawołanie. Nawet filmować. Na końcu była przyczepa, ale tylko na końcu. No i z jakim ładunkiem odjechała? To do tym się nie mówi. Jeszcze Małgosia, która dzisiaj nie mogła do nas dotrzeć, która nas mocno wspierała przy poszukiwaniu lokalu, bez której byśmy pewnie nie przeszli bez szwanku przez po prostu tą procedurę, która zwykle jest bardzo kosztowna. A nam się udało pozostać w lokalu w miarę przyzwoitej. Nie dać krwi opicą, pośrednikom, tak, ani grosza. Dokładnie, dokładnie. Więc my jak gdyby zakończyliśmy pierwszy etap zmagania. Pierwsze piętro. Pierwszy etap jest to etap, z którego teraz samolot rozbił. Który sobie podsumowujemy powoli, wyciągamy wnioski na dalszą naszą działalność, Wojtku, prawda? No i prawda, Gerardzie, i zastanawiamy się co dalej, jak przeprowadzić kampanię, która nas jak gdyby pokaże Krakowowi. Mam nadzieję, że będziecie z nami również dalej i pomożecie nam w dystrybucji i z pomysłami, gdzie dotrzeć, do jakich klientów. No i mam nadzieję, że dalej tutaj będzie powstawało miejsce na dole. Że chwilę odetchniemy sobie teraz, tutaj pocieszymy się tym pięknym miejscem, które stworzyliśmy na górze i zejdziemy do piwnic niebawem i ruszymy dalej z nową energią i zapałem, żeby tą jaskinię wyspową stworzyć. I mam nadzieję, że Bóg Sanepid nam na to pozwoli. Amen. Amen. Dziecko, w związku z tym, że Dzień Dziecka nadchodzi, a jesteście wszyscy dziećmi, są prezenty. Dzieci? Dzieci Boże. Każdy po wespy bierze. On wchodzi do góry, a tu pusta, nie? Wielki film, że się wyspało. Dokładnie. Jonasz. Nie mam podpisanych prezentów, i to nie chodzi o mnie. To nie gwiazdka, nie? Ale tak. To jest prezent dla Kasi. A to jest nasz klub. Bo my się zawsze robimy akcję i życzymy sobie. Dziecko się cieszy? To jest prezent dla Izy. Iza z Kasią mogą się zamienić. Albo pobić. To jest prezent dla Kamila. To jest prezent dla Tomka. Dziękuję ślicznie. To jest prezent dla Marka. O, nowy aparat? Większa kamera. A to jest prezent dla Szymona. Wow. Mała wespa. O, Szymon, kurcz. Ale to jest pewnie i tak wszystko pudełko. A może za to Kaska? Albo Kazia? Właśnie nie miałem. Przed chwilą Żarka mówiła, żebym sobie kupił. Doszedł do wniosku, że źle oceniłem rozmiar, to można wygłosić do zmiany. Są również inne wersje kolorystyczne. Kolor można wymienić? Brązową. Nie. Brązową. Ja wiem. Tomek. Może być biały. Czerwony, no. To już... Iza już wiesz, jaki będziesz miał kolor kasku teraz, nie? No. Szymon będzie musiał ci kupić. Szymon pracował, a ja się dobrze. Rozmiar masz dobry?
Nie, no głupio. No ubierz go chociaż, no. Nie, to chyba pali ma oczy. Nie, moja pali z czwórkę. Ile Marecki twoja wyspa pali? Z czwórkę. Ale tak 3,5 do 4 w zależności. Dokładnie. Ale przeważnie jest, że cały czas tak samo. Nie. Zużyła piątkę. Ale trzy rozsłony są 1000 złotych droższe, a generalnie na pisze się lepiej jeździ, nie? I jesteśmy w stanie komuś, jak ktoś się uprze, sprowadzić to, ale po co? Ja mam zegarek, ale jesteś jakoś życzenie. Jest jeszcze Jamot Podolski na 29 listopada i to są tylko żelazki. Tyle samo, ale to wszystko idę. Jeżeli trochę tam zejść, to nie ma jakiegoś tam, jak to wszystko akcesoria i tak dalej, nie? Wszystko to kupy musi kulać, miał sens. Każdy kosztuje ile są kaski teraz? 350 zł?